nadzieję, że będzie to słychać, bo nie widziałem odsłony. Dobrze, lecimy dalej, lecimy na Toruń. 113, 109, 17 km. Ten ograniczony cel do 11. I się zmieścimy, wszystko zależy od warunków na drodze. No, to się okaże. Chwilę jedziemy drogą na wyzartowo, którą możemy nazwać tak bałem wyzartowskim. Bardzo fajny asfalt. No, której idealnie nadaje się na takie socowe, szybkie odcinki. No i ładne podjazdy tutaj. Miejscami 5-6% nachylenia. To i tak dużo tej płatkiej okolicy. Wygląda na to, że w okolicach Trląga w okolicach Trągla buduje się całkiem niezła farma wiatraków. Wśród pól rzepaku, jak właśnie tu widzimy. Przed nami jeszcze kawałek do Janikowa. A potem już będzie półmetek, może trochę więcej. Ale coraz bliżej i Torunia i od razu się pogoda delikatnie pieprzy. Jak widzicie, tam obok za mną są janikowskie zakłady sodu. Janik, sod, jakoś tak. Potem ten zakład, który bardzo dobrze widać w nocy. Sip Ace, that super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Sip Ace, that super bass got boom, boom. Got me dead live, I'm Kurt Cobain, boom, boom. Sip Ace, that freaking a właściwie to objazd, bo odbiłem o głównej drogi na Toruń, Niewkowie na Bosną, która pozwoli ominąć pory ruch na 15. Aj, cieszę się tymi to pięknymi okolicznościami. Lecę położony nieopodal Wisły. We'll be right back.
Tak właśnie, trasę do Torunia skończył tu na 118 km, po nie 4 godzin, więc tempo bardzo dobre. No niewątpliwie wspomagał tutaj wiatr na trasie. To jest niewątpliwie największy atut tej dzisiejszej wycieczki. A tak podróż przebiegała bez żadnych problemów, tylko po pracach, więc no. Więc myślę, co dalej. Więc myślę, co z kolejnymi.